Siemanko, witam Was w mojej kuchni. Dzisiaj uaktualnię mój przepis na chleb bananowy. Pokażę Wam po raz kolejny, jak szybko i łatwo zrobić pyszny chlebek bananowy. Składniki są ułożone w takiej kolejności, jak będą wkładane do miski. Potrzebujemy 3 banany w całości, żeby łatwiej je rozdrobnić. Jedno jajko, 2 łyżki masła rozpuszczone, prażone bakalie. Ja dzisiaj użyję słonecznika i dyni i żurawiny. Każdy może sobie dobrać według własnego uznania. 1,5 łyżki mąki i 1 łyżeczka sody. Miska. A! I twardy widelec. I najlepiej stary. Majki, przybij 5. Ugniatamy banany. Dodajemy jedno jajko i mieszamy. Wlewamy masło. Dodajemy bakalię i wsypujemy mąkę. I mieszamy. Najlepiej to wymieszać jak najszybciej, żeby było jak najmniej ruchu widelcem. Blaszki wykładam ciasto. Ciasto nie odrywa się od widelca, jest takie, jak widzicie, gęste, ale takie ma być. Rozprowadzamy po całej długości. Szybkie i proste. Teraz blaszka z ciastem wędruje do pieca na godzinkę 180 stopni. Chleb bananowy upieczony, przepięknie pachnie w moim domu. A tak wygląda chlebek.